Czy masz świadomość? Co do zasady, w sprawach o doniosłym znaczeniu społecznym, a takim są obecnie problemy kredytów indeksowanych do waluty obcej, debata publiczna, w szczególności oceny krytyczne wyrażane w tej debacie, mogą być ostre i taki też charakter miała wypowiedź pozwanego. Proszę Państwa, przeczytałem fragment uzasadnienia Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy tekstu Rak na Polsce, który ukazał się w tygodniku Sieci 20 kwietnia 2015 roku i mówił o toksycznych instrumentach finansowych sprzedawanych milionom Polaków jako kredyty frankowe, a zwłaszcza sformułowania, cytat, popychadło banków zagranicznych dla niepoznaki zwane Związkiem Banków Polskich. Z tej strony Rafał Górski, kolejna audycja Czy masz świadomość, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Maciej Pawlicki, publicysta tygodnika Sieci, reżyser, producent i ten właśnie pozwany, o którym mowa była w przeczytanym przeze mnie fragmencie uzasadnienia Sądu Najwyższego. Dzień dobry Panie Macieju. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Macieju, proszę powiedzieć, jak się to wszystko, ta sprawa zaczęła i co się działo aż do szczęśliwego finału, rozumiem, w tym roku? Znaczy pyta Pan o sam proces, tak? Pytam też o to, z czego się wzięło to sformułowanie, które rozumiem było takie przyczynkiem do samego procesu, czyli też o tym, co było wcześniej. Wydaje mi się, że sformułowanie wzięło się z właściwego opisu rzeczywistości, z opisu tego, jaką rolę ta organizacja lobbystyczna w Polsce odgrywała i odgrywa. A to, że mam niewyparzony ozór i taki styl publicystyczny trochę, powiedziałbym, barwny, jeśli mogę się pochwalić, to nie tylko w tej sprawie tak formułuję swoje zdanie, natomiast w tej sprawie szczególnie było to uzasadnione, bo sprawa jest niesłychanie ważna i dotykająca wielu set tysięcy Polaków, a raczej milionów chyba, bo wielu z kilkuset tysięcy rodzin polskich. I to, że w roku 2015 zacząłem o tym pisać, bo wtedy po załamaniu się kursu franka te kredyty zaczęły gwałtownie dusić, mordować, jeśli tak można powiedzieć, osoby złapane w pułapki, bo te osoby w te pułapki były łapane już od wiele lat wcześniej, od roku 2006-2007. Ja osobiście w 2008 roku zostałem do tego wilczego dołu wrzucony, ale można powiedzieć, wtedy zaczęła woda już zalewać nam i zalewać nam już oczy, usta i krótko mówiąc, zabijać wielu ludzi, zabijać wiele rodzin. I wtedy nie tylko zawiązaliśmy Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, którego przez pierwszy okres byłem prezesem, występowaliśmy na różne sposoby, także w manifestacjach ulicznych, także negocjując z politykami, wówczasem kandydatem na prezydenta, panem Andrzejem Dudą, czy z partią, która walczyła wówczas o władzę, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, ale przede wszystkim, może nie wiem, czy przede wszystkim, ale bardzo ważną funkcją było to, żeby w ogóle dotrzeć z tym, o co chodzi do opinii publicznej. I nie tylko do opinii publicznej, ale także do liderów opinii, bo wiedza o tym, co to właściwie jest takiego, te tak zwane kredyty frankowe, była wówczas bardzo, bardzo mizerna. Ona była mała wśród opinii publicznej, ale także wśród ludzi, którzy powinni znać te mechanizmy, czyli wśród publicystów zajmujących się ekonomią, czy wśród właśnie polityków, czy wśród nawet sędziów, do których trafiały pierwsze sprawy, którzy byli całkowicie, ci wszyscy ludzie, myślę, czy w ogromnej większości, byli zmanipulowani właśnie przez Związek Banków Polskich, czyli przez lobbystyczną organizację, która działała na rzecz i działa na rzecz banków, nie na rzecz, moim zdaniem, uczciwości w życiu bankowym,
i na rzecz nie propaństwowo i prospołecznie, tylko jako czysta organizacja mająca za wszelką cenę zwiększyć zyski banków. I ta operacja, w której banki sprzedały 500 kilkudziesięciu tysiącom polskich rodzin toksyczne instrumenty finansowe, opakowując je w cukiereczek, w opakowanie cukiereczka pod tytułem kredyt frankowy, była przedstawiana właśnie przez lobbystów Związku Banków Polskich na forum publicznym bardzo skutecznie, można powiedzieć stuprocentowo skutecznie. W związku z czym myśmy się musieli, a tych publicystów było kilku, byłem jednym z nich, przebić do opinii publicznej, przebić także do liderów opinii z informacją, co to takiego mianowicie jest. I te moje teksty, bo to nie chodziło tylko o jeden tekst, zresztą w wyroku sądu jest wymienionych także kilka tych tekstów, napisałem w sumie wiele, ale jest wymienionych w sumie kilka, które były no, nieprzyjemne dla wszystkich tych, którzy te, w tę pułapkę Polaków zagonili, ale były też nieprzyjemne dla polityków, którzy w tej sprawie nic nie zrobili. Wówczas rządziła Platforma Obywatelska, ale wcześniej rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Później rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Krótko mówiąc, klasa polityczna w tej sprawie też sumienie ma nieczyste, bo obiecywała, że z tej pułapki Polaków wyprowadzi i do tej pory to się nie wydarzyło. Na szczęście udało się dotrzeć z informacją do opinii publicznej, udało się zmienić obraz, znaczy wyprostować, przywrócić prawdziwy obraz tego zabiegu, tego planowanego, gigantycznego oszustwa, które się wydarzyło. Efektem tego są wyroki sądów, które są od dobrych 2 lat. Ta tendencja orzecznicza się bardzo, bardzo zmieniła na rzecz prawdy i sprawiedliwości. I te wyroki są w 90 kilku procentach w tej chwili korzystne dla oszukanych, dla upolowanych. Tak nazywam, bo moja żona Magdalena Pawlicka zrealizowała film pod tym tytułem właśnie na ten temat upolowani. Dla konsumentów, którzy zostali i są, wielu z nich nadal jest zarabowanych z ich własności przez banki, co wspierał i wspiera Związek Banków Polskich. Dlatego nazwałem go, pozwoliłem sobie nazwać go popychadłem banków zagranicznych, bo to były w ogromnej większości banki zagraniczne. Niestety także uczestniczy w tym Bank Polski, czyli Bank Pekao S.A., więc także dotyczy to Banku Polskiego, który kupił taki pakiet od banku zagranicznego Nordea kilka lat temu i w związku z tym stał się posiadaczem tych toksycznych instrumentów sprzedanych jako kredyty. Natomiast w ogromnej większości były to banki zagraniczne, które tak jak na przykład jak niemiecki Commerzbank w Polsce występujący pod marką mBank u siebie tych rodzajów pułapek na klientów, czyli w Niemczech pułapek na klientów nie zastawia, bo nie może, bo mu prawo, państwo, znaczy prawo w Polsce też, ale państwo skutecznie działające w tej sprawie w Niemczech tego zabrania. I ten sam bank w Polsce na klientów w Polsce te pułapki zastawia i do tej pory skutecznie zastawia, czy do tej pory skutecznie obdziera z własności Polaków, ponieważ procesów jest ciągle bardzo mało relatywnie. Natomiast Związek Banków Polskich nadal uważa, że należy, że racja jest po stronie tych grabieżców, którzy wbrew polskiemu prawu, europejskiemu prawu, już nie mówiąc o dobrych obyczajach, sprawiedliwości i takich innych rzeczach, nadal rabuje polskich klientów. Więc popychadłów banków zagranicznych dziękuję Bogu i dziękuję Sądowi Najwyższemu, że podjął taką decyzję, ponieważ w pierwszych 2 instancjach, kiedy Związek Banków Polskich pozwał wydawcę tygodnika sieci, czyli Fratrię i mnie, to w pierwszych 2 instancjach przegraliśmy, to znaczy sąd uznał, że nie wolno tak nazywać brzydko Związku Banków Polskich. Odwoływaliśmy się za pierwszym razem, odwoływaliśmy się za drugim. Mecenas Pluta sprawę prowadził i wygrał. I dziękuję mu za to i dziękuję wszystkim, którzy mnie nas w tej walce wspierali, bo to jest bardzo ważne dla wolności słowa w Polsce, że można rzecz nazwać po imieniu, tak jak to się stało. I
słowo popychadło w pełni, Związek Banków Polskich w pełni na to słowo zasłużył. A jak pan myśli, jaka była intencja Związku Banków Polskich, że ten proces w ogóle zdecydował się na to wytoczenie tego procesu? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No, intencją było oczywiście zamknięcie mi ust, to znaczy zamknięcie w ogóle, zamknięcie jakiejkolwiek krytyki, bo o ile wiem, Związek Banków Polskich energicznie działa w różnych sprawach, zresztą jak sądzę, zajmuje się również czarnym PR-em, nie mam na to dowodów, poza zeznaniem byłem bankowym trolem kobiety, która opisała, jak wynajmowani są przez banki, czy też przez organizacje wynajmowane przez banki lub agencje, trole, którzy siedzą i zajmują się produkowaniem wpisów internetowych, które wyśmiewają, wyszydzają, kłamią w sprawie tych kredytów, byle by opinię publiczną obrócić przeciwko tym, którzy domagają się sprawiedliwości. A Związek Banków Polskich po prostu chciał zamknąć mi usta, chciał tygodnikowi sieci zamknąć usta. Chciał, żeby to stało się przykładnym procesem, w którym będzie się trzeba kajać i przepraszać za to, że napisało się prawdę. No tak działa Związek Banków Polskich i źle działa i bardzo dobrze, że sąd zatrzymał tę jego procedurę. No ja nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłem, bo to jednak wygrana z bardzo mocnym przeciwnikiem dlatego też zdecydowałem się, żeby w Tygodniku Spraw Obywatelskich ten temat przedstawić i pokazać ten sukces i pana walkę. A niech mi pan powie, taka najtrudniejsza sytuacja w ciągu tych 6 lat. Wie pan, trudnych sytuacji to jest bardzo wiele. Najwięcej powinna o nich opowiedzieć osoby ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które przyjmują skargi, które rozmawiają z ludźmi, czy też moja żona, która robiła film i rozmawiała z wieloma osobami, właśnie tymi, które straciły cały dorobek życia, a także czasem najbliższą osobę, która popełniła samobójstwo. Takich sytuacji było wiele i w sytuacji, kiedy no, są oczywiście ludzie tacy, którzy radzą sobie z tym, mimo wszystko idą do przodu, potrafią jakoś przeżyć tę pułapkę, którą na nich zastawiono, czy żyć w niej, z wielkim trudem, ale żyć w niej, ale są tacy, którzy tego nie wytrzymują, nie tylko albo popełniają samobójstwo, albo tracą zdrowie. Bardzo wiele osób zachorowało, umarło, straciło pracę, straciło zdrowie, rodziny się porozpadały, ludzie musieli wyjeżdżać za granicę, żeby płacić te raty, rodziny się rozpadły. No, tytuł nieszczęść, lista nieszczęść jest gigantyczna i ona się czysto przekłada na straty finansowe, skarbowe polskiego państwa, bo ci ludzie popadając w taki niebyt społeczny czy ekonomiczny, po prostu nie płacą ogromnej ilości podatków, którą by płacili, gdyby nie zostali złapani w pułapkę i wyssani jak przez wampira, przez banki. I to są bardzo trudne wszystko momenty, kiedy się z tymi ludźmi rozmawia i nie bardzo, nie można im pomóc, to znaczy można ich namawiać do tego, żeby złożyli pozwy, ale wielu ludzi no, nie ma po pierwsze środków na to, albo mieszka gdzieś na prowincji i nie potrafi sobie z tym poradzić. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu z roku na rok coraz bardziej, ja nie jestem już prezesem od pewnego czasu, natomiast świetnie zastępują mnie koleżanki i koledzy i prowadzą takie porady prawne, bezpłatne, lista wyroków, tam jest zgromadzona lista no, wszystkich przypadków opisanych, także można znaleźć już teraz coraz bardziej można znaleźć tę pomoc, zwłaszcza, że coraz bardziej widać nadzieję, bo te wyroki są coraz więcej jest ich pozytywnych, natomiast wówczas w roku 15, 16, 17 ta sytuacja wyglądała dramatycznie źle.
i tych nieszczęść ludzkich, bankierzy z radosnym poparciem, czy też przy współdziałaniu zbiorów banków polskich, sprowadzili na Polaków tysiące. A w pana procesie najtrudniejsza sytuacja? Wie pan, przy nieszczęściach, które ludzi spotykają, to naprawdę moje przekomarzania z panami Bańką czy Pietraszkiewiczem, to jest ugryzienie komara. To w ogóle nie należy tego w żaden sposób mówić o jakiejś trudnej sytuacji. Ja oczywiście chciałem wygrać głównie dlatego, żeby, no, krótko mówiąc, tacy ludzie jak pan do mnie zadzwonili i żeby to się rozeszło i żeby ludzie widzieli w tym nadzieję. To znaczy, że dlatego chciałem wygrać koniecznie i dlatego spółka Fratria, wydawcy w sieci, chciała wygrać, żeby, no, uprzeć się przy swoim po prostu, że dobrze było, że ten cykl, nie tylko ten jedno sformułowanie, ale że ten cykl się ukazał i z tego, co wiem, w najbliższym numerze ukaże się artykuł Arka Szcześniaka, czyli obecnego prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, na temat wyroku Sądu Najwyższego, z kolei tego, który ma się ukazać właśnie w sprawie kredytów, toksycznych instrumentów kredytów. Także ten temat jest kontynuowany w tygodniku. To był cel. Natomiast ja jestem, wie pan, kłótliwy z natury. Ja lubię się spierać z tymi, którzy nie mają, z wszystkimi, którzy są ciekawi w rozmowie. Natomiast zwłaszcza jak ktoś tak strasznie nie ma racji, no to i tak strasznie kłamie i na taką ogromną skalę kłamie. No to powiedziałbym, ten proces był w pewnym sensie jakoś moją pasją, żeby go wygrać, i nawet żałowałem, że miałem tak mało okazji do wystąpień. No, napisał pan też świetny wstęp do książki Banksterzy, kulisy globalnej zmowy pana Janusza Szewczaka. I tutaj rodzi mi się takie pytanie. My jako Instytut Spraw Obywatelskich jakiś czas temu rozpoczęliśmy taką akcję Broń Gotówki, gdzie też na mapie interesów w ramach układu sił tutaj w tej sprawie Związek Banków Polskich, no, odgrywa bardzo dużą rolę, promując czy propagując Polskę bezgotówkową. Jak pan podchodzi w ogóle do kwestii właśnie zachowania gotówki w Polsce? No, uważam, że to jest jedna z kluczowych rzeczy dla zachowania wolności na świecie. Zachowanie gotówki, a nawet powiedziałbym dalej, bardzo, bardzo wspieram wszelkie, interesuję się i wspieram i dobrze życzę wszelkie inicjatywy lokalnych walut. Krótko mówiąc, wyzwolenia się z takiego globalnego systemu totalnej kontroli, totalnego kredytu, pieniądza dłużnego, który jest niesłychanie niebezpieczny. On się wydaje wygodny, natomiast on jest niesłychanie niebezpieczny. I jeśli wolność nie jest nam droga, to się na to, no, jak barany, bezwolnie zgodzimy. Jeśli nie patrzymy trochę wyżej niż pod własne czubki butów, jeśli trochę dalej patrzymy, to widzimy to, czym to grozi, że jest to ogromne zagrożenie dla wolności, dla podmiotowości, dla różnorodności, dla klasy średniej, dla wolności politycznych, bo przecież wiadomo, że klasa średnia jest ich, czyli ludzie, którzy chcą i potrafią się dorobić z niewielkiego kapitału albo z zerowego kapitału, potrafią zapewnić byt swojej rodzinie, nie zależąc od wielkich korporacji i nie zależąc od wielkich banków, to jest bardzo niebezpieczne dla klasy średniej, to jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich, z wyjątkiem tych, którzy chcą, by klasa średnia nie istniała, to znaczy, żeby istniał system wielkich korporacji, które zatrudniają swoich pracowników, nad którym mają totalną kontrolę również nad nimi, nad tym, w jaki sposób spędzają swoje życie i gdzie wydają pieniądze, bo to przecież jest 100% informacja, co robimy. I ostatnie pytanie, jakby pan miał radzić obywatelom, którzy podejmują walkę, którzy nie chcą zostać na poziomie konsumenta, ale w taki czy inny sposób próbują walczyć o dobro wspólne, to co by pan radził w kontekście tej swojej historii właśnie ze Związkiem Banków Polskich?
No, radziłbym na swojej małym, znaczy każdy z nas, wydaje mi się, że toczymy różne wielkie bitwy, ale każdy z nas toczy swoje małe bitwy i te małe bitwy są ich tysiące i miliony i z nich się składać będzie zwycięstwo. Ja myślę, że po prostu nie odpuszczać. Nie odpuszczać w żadnej sprawie. W żadnej sprawie złamania wolności obywatelskich nie odpuszczać, składać pozwy, dogadywać się grupowe, na pozwy grupowe. Nie odpuszczać, znaczy, bo to jest takie przesuwanie szafy centymetr po centymetrze niepostrzeżone, kiedy jeśli będziemy się decydować na to, że bank będzie miał coraz większą władzę nad nami, coraz większą wiedzę o nas, no to po prostu będzie nam ją odbierać, tę wolność będzie nam odbierać i myślę, że należy szerzyć tę wiedzę konsekwentnie i jak najuparciej, ale w swoich własnych bitwach nie odpuszczać ani o milimetr w żadnej sprawie. Bo jeśli wygramy my sami, my jako pojedynczy, indywidualny człowiek, to zwycięstwo będzie nasze w skali wolności wszystkich nas. I tym akcentem zakończmy. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Maciej Pawlicki, publicysta tygodnika Sieci, reżyser, producent. Dziękuję Panie Macieju. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. A ja Państwa zachęcam już do odsłuchania kolejnego podcastu za tydzień w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Do widzenia, mówi Rafał Górski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!